Serdeczne gratulacje dla zawodników, dla trenera, dla wszystkich działaczy. Aż serce mi drży z radości, kiedy widzę, że po prostu ten zespół, który razem wspólnie z Pawłem, z Lucjanem Brychczym i z pozostałymi kolegami budowaliśmy, z małymi poprawkami drugi rok z rzędu zdobywa praktycznie wszystko, co jest możliwe w Polsce. Jeszcze raz serdeczne gratulacje dla wszystkich. Co pan jeszcze króciutko powie o atmosferze tego meczu? Czy tam, gdzie pan teraz jest w Emiratach, również jest taka atmosfera na meczach piłkarskich? Premana, też są mecze z dużą ilością ludzi, ale Europa jest po prostu kolebką polskiej piłki, a Warszawa w tej chwili kolebką polskiej piłki. I ta atmosfera, która w tej chwili jest świadectwem tego, na jakim poziomie Legia w tej chwili aktualnie jest, czyli mistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski. Był no interesujący, może nie stał na najwyższym poziomie, ale dwie bramki Legii no, świadczą o tym, że zespół ten zdobył ten puchar zasłużenie. Kadrowicze zagrali na przyzwoitym poziomie, myślę, że to oczywiście już końcówka, ale i Świerczewski, i Zieliński zagrali dobrze, Szczęsny nieźle w bramce. To co widzę w tej chwili, to mija się z celem. Rozumiem, że ludzie przychodzą na mecze przyjść pokibicować, ale to co dzieje się w tej chwili na stadionie Legii, to woła o pomstę do nieba. To nie są kibice, to są chuligani, to są ludzie, którzy nie mają sumienia. Jak pan ocenia ten dzisiejszy mecz? To znaczy w kategoriach sportowych można powiedzieć, że było to takie spokojne zwieńczenie sezonu. GKS starał się, no ale jest to drużyna, która ma określony styl gry i w dzisiejszym spotkaniu potrzeba byłoby czegoś więcej niż takiej spokojnej gry pozycyjnej i liczenie na uzyskanie bramki. Jeżeli chodzi o sferę organizacyjną, no to myślę, że obraz jaki mamy przed oczyma nie wymaga jakichś wielkich komentarzy i jest to przykład absolutnego niedowładu wszystkich służb. Ja tu chciałbym jeszcze raz podkreślić, że Legia nie była organizatorem dzisiejszego spotkania. Myśmy zgłaszali, odbywaliśmy dwa razy rozmowy w ostatnich dniach. Wskazywałem uwagę na to, że decyzje, które są podejmowane, są nieprawidłowe. Nie było żadnego powodu, żeby w dniu dzisiejszym bramy były otwierane, aby ludzie wchodzili na bieżnię. Pozwoliliśmy raz na to i wystarczyło. Nie było takiej potrzeby. Ubolewam bardzo, tym bardziej, że prowadzimy od ponad 3 lat pracę z kibicami. Jeżeli popatrzymy na całość, to stoi tutaj 8-10 tysięcy ludzi w tej chwili, a wygłupia się drobna grupka, z którą sobie nie można poradzić, mimo że i filmy z tymi ludźmi są i w sumie są oni oznaczeni indywidualnie. Myślę, że jednoznacznie trzeba zdecydowanie wydać walkę chuligaństwu, ale to nie jest sprawa klubów sportowych tylko i wyłącznie. Po meczu organizatorzy zdecydowali się wpuścić kibiców na płytę boiska, jednak nie wszyscy fani Legii chcieli w spokoju świętować zdobycie przez ich drużynę Pucharu Polski. Siły porządkowe nie potrafiły ujarzmić agresywnych pseudokibiców. Sytuacja na boisku i trybunach była podobna do tej, jaka miała miejsce na stadionie Heysel. Niewiele brakowało, aby podobnie jak na belgijskim stadionie doszło do tragicznych wydarzeń. Szkoda, że zakończenie sezonu miało taki przebieg. Jak widać, część kibiców nie potrafiła okazywać swego zadowolenia w sposób odpowiedzialny. Niektórzy kibice nie dorośli do uczestnictwa w piłkarskich imprezach. Oby w przyszłym sezonie tego rodzaju ekscesy nie miały miejsca na żadnym stadionie.